Słuchajcie, wszedłem na wyprzedaż G2 i kupiłem wszystko, co się dało, bo wszystko mi było bardzo potrzebne. Siemaneczko, kot przeszedł na bok, więc można się zabrać już tutaj za porządny opening. U mnie na kanale możecie ostatnio zaobserwować w linkach, albo faktycznie ja też o tym mówię, że na G2 można sobie kupić sporo sprzętu elektronicznego. I mam już to do siebie, że jak faktycznie coś reklamuję, to chcę wziąć w tym jakiś taki bardziej czynny udział i samemu to przetestować, żeby wam faktycznie nie wciskać skamu. I co my, słuchajcie, kupiliśmy? Wyprzedaż. Pewnie się tu wam przywinął jakieś takie zdjęcie mniej więcej, jak wyglądała ta wyprzedaż, bo była bardzo duża i były naprawdę w niesamowicie fajnych cenach produkty. PS4 Pro do kupienia za 920 zł, Poco Phone za 900, Xiaomi Band za 60, Nintendo Switch też w okolicy 900 zł. To wszystko to są naprawdę, słuchajcie, no bardzo dobre ceny i te procentowe zniżki faktycznie tutaj nie kłamią, bo jest to ucięte bardzo mocno. I teraz tak, żeby was nie skłamać. Promocja była chyba w okolicy 19 lub 20 grudnia, trwała przez 3 dni, to były 3 dni wyprzedażowe i faktycznie co ileś godzin zostały narzucane nowe produkty, które trzeba było snajpić. Ja z całą resztą użytkowników też to snajpiłem. Prawie wszystko, co chciałem kupić, udało mi się. Nie udało mi się tylko GoPro 7 wyhaczyć, ale raczej mało nad tym ubolewam, bo nie było mi to za bardzo potrzebne. Chciałem to po prostu kupić, bo a nóż się kiedyś przyda. Ile trwała cała wysyłka? Bo to jest też najważniejsze, prawda? Bardzo często to nie są produkty wysyłane z Polski, więc tutaj faktycznie trzeba mieć na uwadze, że za tą niższą ceną idzie trochę dłuższy czas wysyłki. I teraz tak, posługując się telefonem. 19, 20, 21 to był środa, czwartek, piątek w grudniu. 24, 5, 6 to były święta, więc tak naprawdę od tego czasu były 2 dni robocze plus teoretycznie Sylwester, który też bardzo często jest dniem wolnym, ale chyba już 28, czyli w tak naprawdę pierwszy możliwy dzień po wyprzedaży, przyszły już gry, które zamówiłem. Zamówiłem dwie gry, to była Zelda i to było Red Dead Redemption 2, ale cały czas w międzyczasie zaczęła przychodzić elektronika. Pierwszego mieliśmy nowy rok. Cześć kocu. W piąteczek przyszedł Nintendo Switch i telefon, którego no niestety nie mogłem się już powstrzymać i otworzyłem wcześniej. Tutaj gdzieś wyżej będziecie mieć małą kartę, gdzie będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to faktycznie było zapakowane, bo to też jest w miarę istotne, żeby ten sprzęt dochodził w odpowiednim stanie, prawda? I ja już tego telefonu używam, no trochę to zajęło. Ale za chwilę zobaczycie, jak zapakowane były pozostałe rzeczy. W piątek przyszedł Nintendo Switch, czyli tak naprawdę po okresie tygodnia, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj mamy środę, 9 grudnia, na moment, w którym to nagrywam, czyli po jakichś 2 tygodniach, ale uwzględniając to, że mieliśmy... Salem szaleje. Że mieliśmy święta, to myślę, że w jakichś 10 dni roboczych bez problemu można sobie te sprzęty pozamawiać. Więc to, przechodzimy teraz do openingu, żebyście mogli zobaczyć, jak wszystko tutaj jest zapakowane. Na pierwszy ogień chyba weźmiemy, tak mi się wydaje, to będzie Xiaomi Band. To w ogóle przychodzi w całym takim tym, w całym takim foliowym, kurierowym opakowaniu. W środku jest jeszcze jedna tektura do wyrzucenia, więc tutaj śmieci jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo zabezpieczone wszystko bardzo ładnie taśmą, kolejnym kartonem i dopiero na sam koniec pudełeczko. Xiaomi Band trójeczka. Ja na sobie mam teraz cały czas dwójkę, to jest jakiś włos w środku. No nie będziemy tego odpalać, nie będziemy tego sprawdzać. Zegarek jak zegarek, to nawet nie jest zegarek, raczej gadżet taki. Czy przyszło w całości? Także tak naprawdę mamy tutaj spory crash test. Nie no, muszę to otworzyć, bo nie byłbym sobą, jakbym tego nie ogarnął. No i co? Okazuje się, że tak, tylko żeby mi to teraz nie wypadło, jak są takie kompilacje dzieciorów, jak dostają iPhony na święta. Próbują to wyciągnąć, im wypada, ale w tym celu to jest po prostu przyklejone. Więc brawa dla dewelopera. Deweloperzy to są w grach, dla producenta. I faktycznie jest ładny. Wszystko na miejscu, tam gdzie być powinno.
bardzo się cieszę, bo tego się tak naprawdę bardziej obawiałem, jak to mogło iść z jakiejś, kurwa, nawet nie wiem skąd, z jakichś Chin, to te produkty mogą być uszkodzone. Bant na bok. A jak wyglądają, słuchajcie, konsolki? Tutaj trzeba zakryć także z tej strony. No i co, jak się to tworzy? Ja musiałem już sprawdzić, co to jest. Więc damy to tak. W środku pianeczki, a na samym dole Nintendo Switch. Czy jest tutaj coś jeszcze? Ty kurde, jest coś jeszcze. Jest jakaś ulotka. Ale po hiszpańsku. I poza tym to tyle. Trzeba mieć też, słuchajcie, dużą świadomość, że to nie są rzeczy, które sprzedaje G2. To są rzeczy, które G2 pozwala kupować i sprzedawać, więc faktycznie kupujemy tutaj na takiej zasadzie jak na Allegro, a że jest to robione we wsparciu G2, no to dlatego możemy liczyć na większe promocje z ich strony. Kurde, jestem mocno ciekawy tego Switcha, jak już sobie tak kupiłem typowo jako gadżecik, ale Switch fajna sprawa. To jest też no, najnowsza generacja konsol Nintendo, ale fajne padziki. Najnowsza generacja konsol Nintendo, więc raczej szybko nie będzie żadnej zmiany. Kurde, jak w tym się gra? A tutaj tak. Zajebista sprawa. I jak się później gra w trybie dwuosobowym? Faktycznie, no, są tutaj po boku dodatkowe przyciski. Będzie trzeba kupić Smash Brosy, żeby grać sama. No, zajebista sprawa, takie padziki. No nie będę tutaj nic dużo mówił na ten temat, bo no, najświeższa konsola to nie jest, więc jeżeli komuś zależało na openingu, to mógł to sobie obczaić. Ja to wszystko położę na bok, ale i tu jest ten ekranik. Nie wiem, jak to dokładnie działa w Nintendo, bo teraz tak, gdzie jest góra, gdzie jest dół? Chcę już to zrobić. Volume, game card. Game cardy się zazwyczaj chyba wstawiało do góry, więc to powinno wejść. A, są nawet narysowane strzałeczki, więc to idzie na prawą stronę. Ale lekko weszło. Ja właśnie pamiętam, jak to Nintendo wychodziło, to czytałem bardzo dużo opinii na temat tego, że to wchodzi źle, że to się rysuje. I powiem wam, że w łapach to jest faktycznie, kurwa, spora konsola, nie? To nie jest byle co, widzicie, jak ja to złapię w taki sposób. To naprawdę jest to duże. Kupiłem sobie Zeldę do tego, żeby pograć. A to Nintendo jest bardzo fajne, bo ma dużo gier z PC-ta już portowanych. I no jest przenośną konsolą, nie? Więc w innej cenie. Teoretycznie można sobie jeszcze kupić PS Vita i PS Vita też jest połączony z PlayStation Store'em naszym. I są tam dostępne chyba nawet tytuły z PS1, z PS2 i z PS3. Wiem, bo ludzie emulują, emulują. Odpalają stare rzeczy na telewizorze za pomocą PS Vity. Nawet mówił ostatnio o tym Archon w swoim materiale na temat... Oho, co to jest? A, to jest ładowark. Nie, to są te pady takie dodatkowe, tak? Chyba tak. Nie. To są jakieś chyba zabezpieczenie na bok do tego ekranu, ale po co to jest? Wiecie, to nie wiem. Szczerze nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że A, to są zabezpieczenia. B, to są jakieś inne typy kontrolerów. Jest taka możliwość. Czy to się świeci, czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się. To po prostu inaczej tu się światło na tym otwiera. To położymy na bok, a zobaczymy, co będzie dalej. Nie dokończyłem myśli. Nie dokończyłem myśli i o czym mówiłem. To był materiał na temat opłacalności PlayStation Classic. Ja teraz chcę sobie kupić jeszcze to Nintendo Classic i zobaczyć, jak to wszystko będzie działało. Ale no niestety to ten Classic PS, ten rework taki nostalgiczny, podobno nie wyszedł za dobrze w swojej cenie. I to jest ten port już chyba na wkładanie. Boję się trochę to wkładać, bo właśnie podobno się od tego wyświetlacz kurwa rysuje. I tego się najbardziej boję, żeby sobie tego nie zniszczyć, bo jestem trochę przeczulony na temat swojego sprzętu. Ale nie no, wchodzi bardzo lekko. Wszystkie tam kiedyś jakieś recenzje podczas wyjścia tego, które czytałem, mówiły, że
chodzi to ciężko, to się rysuje i w ogóle, że jest to zablokowane, ale możliwe, że dostało, że to jest już jakiś poleasingowy model. To nie mam pojęcia, co to jest, ale tutaj się chyba wsadza o te boczne rzeczy, żeby łatwiej to trzymać jako pad. Dla mnie to jest nowość, więc ja to muszę sprawdzić na filmie najwyżej się. A jak to się wyciąga? Aha, nie no, to musi być do góry, ale okej. Wciskasz się przycisk. Zajebista sprawa, takie Nintendo, tak. Ale wspaniał. Czyli to jest do grania przenośnego. A jeżeli gramy na telewizorze, pyk i normalny padik złożony. Super sprawa, jaram się. Czuję się trochę jakbym pierwszego Pegasusa jakiegoś otwierał. I powiem wam, że w miarę jest to wygodne. Na pewno jest to wygodniejsze, chociaż nie wygląda na wygodne. Odpada od PlayStation. No dobra, dajmy to na bok. To wsadźmy tutaj, niech już tak będzie, bo tak będzie przy telewizorze. Mam nadzieję, że kot zaraz tego dupą nie wtrąci. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne, dajemy na dół. Telefon widzieliście, jak jest otworzony. Xiaomi Band widzieliście, jak jest otworzony. Nintendo Switch widzieliście, jak jest otworzony. Co nam zostało? PlayStation 4 Pro. Nie wydaje mi się, że w obecnym momencie PS-a było warto kupować wersję Pro z uwagi na to, że PS5 no już coraz więcej o nim można usłyszeć. No i co? Poza jednym dużym kartonem, wszystko w środku zapakowane dodatkowo folią bąbelkową, a to co PS ma jeszcze sam zabezpieczone, to druga sprawa. Tu prawdopodobnie jest pad do tego PS-a, bo kupiłem dodatkowego pada, to już w ogóle w bardzo niskiej cenie. Tak, dokładnie pad. W bardzo niskiej cenie, bo kosztował 30 euro. W przeliczeniu na to 30 euro, 3 razy 4, no to z tymi jakimiś dodatkowymi opłatami wyszło w okolicy, no nie wiem, 130-140 zł, a w sklepie oryginalny DualShock 2 kosztuje 250, więc kolejna 100 zaoszczędzona. Fajne sprzęcie, to od razu otwieramy. Wszystko jest zabezpieczone, nie? To też, to nie jest jakiś sprzęt OEM-owy, to nie jest jakiś sprzęt powystawowy. Tutaj faktycznie kupuje się wszystko nowe. Opakowanie do pada to chyba taka najmniej użyteczna rzecz, chyba żeby się to chciało odsyłać. W ogóle też mogę zaznaczyć, że to nie jest w żaden sposób materiał sponsorowany przez G2A. Wszystkie rzeczy kupiłem samemu, a z G2A na trochę innej płaszczyźnie współpracuję. Jest karton na dole, więc jest kod już na dole w nim. I faktycznie jest to pad oryginalny. Ostatnio kupiłem sobie OEM-ową wersję pada do PlayStation na Allegro i od razu było to wyczuwalne. Nawet wam to pokazywałem na streamie. Panel dotykowy był z innego materiału zrobiony. Te części tutaj, gdzie są przyciski, były świecące. Przyciski Options i Share były strasznie źle zrobione. Miał inną wagę pad. No i było to faktycznie wszystko wyczuwalne i gałki. Gałki nie działały precyzyjnie. Grałem akurat Samanną w Diablo 2 na tym padzie i ta precyzyjność tych gałek była o wiele mniejsza, więc w przypadku padów no niestety nie ma co oszczędzać. A opcji budżetowych nie mamy. Tak jak przy PC-cie można sobie kupić tańszą myszkę, tańszą klawiaturę i zresztą sam takich używam. I używam jakiegoś takiego typowo gamingowego sprzętu. Tak w przypadku PS-a no nie ma żadnych oszczędności. Okej. Okay. PS4 Pro. Ja pierdolę, jakie bydle! Jakie to jest ciężkie. I to jest już chyba ta nowa wersja bez God of War na okładce, więc to... Ja się jakoś totalnie na tym nie znam, ale w wersji PS-ów to się tak wydaje, że ich jest kilka, nie? Że jest Slim, Fat, Normal, Pro. Ale każda ma z 5-6 różnych swoich takich podwersji. Niby to tam ma jakieś przełożenie na jakieś chłodzenie, inne tego typu rzeczy. Może ktoś w komentarzach, kto będzie się na tym znał, będzie w stanie to dokładnie opisać. Wyjmujemy. Ja
Teraz jestem na etapie ogrywania Bloodborne'a na zwykłym PS-ie i najbardziej boli mnie to, że gry, na których mi faktycznie zależy, nie mają wsparcia od PS Pro, więc wszystko teoretycznie jest zbędny, ale mojego Slima kupiłem za 820 zł, tego kupiłem za 920, więc dopłacając stówkę, no mam po prostu droższy i lepszy sprzęt, a może kiedyś faktycznie uda się go wykorzystać lub nawet podczas sprzedaży, no więcej za niego wezmę. Stalem, bardzo prosimy o niechrzczenie na profesjonalnym materiału pana Kiszaka. Pad, ten, który jest dołączony. No ale tutaj w sumie chyba nic jakiegoś takiego ciekawego nie będzie. Wszystkie kabelki, ale trzeba to sprawdzić. Czuję się jak dzieciak taki. Kurde, powiem wam, że jest inaczej zapakowany niż ta slimka, którą kupowałem ostatnio. Jest większy. Pytanie, czy to się zmieści pod telewizorem. Kurwa, on ma taki jeden poziom wyżej tak jakby. O lol, nie wiedziałem, że tak wygląda PS4 Pro. Slimka się normalnie chyba kończy o tutaj tak jakby, nie? A ten ma dobudowany ten jeden poziom. No sprzęt mocniejszy, chodzi na wyższych obrotach, więc też musi mieć na pewno lepsze chłodzenie, no i może to faktycznie zajmować więcej miejsca. Dobra, to by było na tyle. Chciałem wam po prostu z uwagi na to, że sam to reklamowałem, sam to kupiłem, pokazać wam, jak to wygląda, jak się to kupuje oraz w jakim stanie to przychodzi, bo widziałem właśnie dużo komentarzy ludzi, którzy nie byli do końca pewni, czy to jest legitne, czy ten towar im faktycznie przyjdzie, jak to wygląda, w jakim to jest wszystko stanie, więc no, jak widzicie, ja jestem idealnym przykładem tego, że wszystko przyszło tak jak powinno i niczym się to nie różni od kupowania w innym sklepie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dalszą jakąś taką dalszym chanceniem promocji na G2, to ja zapraszam do linku w opisie. Wam dziękuję za oglądanie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamie.